Partnerem relacji jest Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej. Rzesówki tego meczu, bo do pewnego momentu no całkiem nieźle to wyglądało. Nie, na pewno to trzeba podzielić na dwie połowy, tak, że pierwsza zupełnie inna i myślę, że jeśli chodzi o wynik, który tu nie jest najważniejszy, to taki zasłużony, trzeba być zadowolonym z organizacji naszej gry i generalnie z płynności akcji, bo myślę, że kilka razy fajnie się przy debiutu trzymaliśmy. Druga po zmianach, no to zupełnie inny poziom meczu był z naszej strony, także na pewno dużo słabsza. Wiadomo, że też sporo młodych chłopaków weszło w drugiej połowie i na tle zespołu z Ekstraklasy, no to jednak gdzieś tam widać, że jeszcze dużo pracy przed nimi. Pogodowe anomalia, tutaj ktoś powie, że niespotykane. No tak to jest. No cieszę się, że gdzieś tam mi zaufano. Myślę, że ja robię wszystko, żeby nie zawieść. Trzeba sobie jasno powiedzieć, mamy gdzieś tam budżet praktycznie najniższy w pierwszej lidze, a myślę, że staramy się tych zawodników pozyskiwać takich wartościowych. To jest, proszę mi wierzyć, że to jest duża sztuka przekonać piłkarza do gry na takich warunkach. Natomiast no, widząc tą bazę, te warunki, też wiedzą, że jest stabilizacja, to tym ich przekonujemy do siebie i tą ciężką pracą i tym, że mogą się u nas wypromować, bo kiedyś w przeszłości grał tu Mateusz Machaj, grał Bartek Machaj, obaj są dzisiaj w Śląsku, oczywiście Bartek poprzez wcześniej Miecz, dzisiaj bardzo blisko odejścia jest Karol Daniela, który tylko rok u nas grał, jest punkt, także myślę, że ten czas, który oni mają w Chrobrym, to go nie marnują, gdzieś tam rozwijają się i tym im może zachęcać. Teraz na początku króciutko o tym sparingu z Chrobrym Głogów chcieliśmy zapytać, jak trener ocenia dzisiejszy występ chłopaków? Na tym etapie staraliśmy się dzisiaj wdrożyć kilka nowych elementów taktycznych. Jeżeli chodzi o samo już utrzymanie się przy piłce, tu też trochę poprawy było, ale gdzieś tam nam brakują ciągle te elementy, ciągle zbyt wolno to robimy, dlatego musimy tutaj bardzo dużo czasu na to poświęcać, ale pozytywem jest to, że ci zawodnicy wytrzymują te obciążenia, że mimo tego zaangażowanie było bardzo duże. I na pewno lepiej zawsze wygrywać i nawet jak się traci bramkę, gdzieś tam popełniliśmy błąd, ale gdzieś tych sytuacji sobie stworzyliśmy i oprócz tam jednej jeszcze jakiejś takiej sytuacji żadnej Chrobry więcej nie miał, dlatego ważne, że ci zawodnicy potwierdzają swoją dobrą dyspozycję. Cieszę też, że zdobyliśmy 3 bramki i to jest bardzo ważne. No dzisiaj pana zawodnicy musieli chyba troszeczkę bardziej popracować z tego względu, że Chrobry w pierwszej połowie wygląda naprawdę całkiem nieźle i ta organizacja i wytrzymała się dosyć często przy piłce. To sprawia trochę problemu. Nie do końca. No to akurat to, że ktoś tam w polu gra, no to sytuacja jakiś nie stworzyła, mieliśmy po prostu też w nogach trochę i to wiemy, że te zespoły gdzieś się też nastawiają na tą ekstraklasę i gdzieś starają się, dlatego walka o miejsce też trwa i ci zawodnicy też po prostu na kilku pozycjach jest teraz rywalizacja i o to chodzi, że w taki ten właśnie sposób to musi po prostu funkcjonować. Było dzisiaj mniej tych zawodników młodszych, ale z kolei chyba ta jakość która została całkiem wysoka, chodzi przynajmniej o ten gol Mystka. No tutaj ci zawodnicy systematycznie muszą grać, grają w mniejszych wymiarach czasowych i chcemy ich tak wdrażać, żeby oni byli z korzyścią dla zespołu. Świderski grał dzisiaj też 30 minut, też pokazał się z dobrej strony, także ci zawodnicy niech rywalizują, niech pokazują, że będą o to miejsce walczyć. Mystek potwierdził pięknym uderzeniem, miał jeszcze jedno, które ładne i ważne, żeby on uwierzył w siebie jeszcze bardziej, a wtedy będziemy mieli duży pożytek z niego. Tak się zastanawiałem, czy wiadomo, nie mam możliwości oglądać wszystkich treningów tutaj. Czy trener próbował jakiegoś takiego wariantu, kiedy i Mystkowski, i Gajos są w tym samym czasie na boisku? Tak, możemy tego już nie nagrywać, ale tak z czystej ciekawości. No, z czystej ciekawości to akurat jest wiele ustawień, które próbujemy. Partnerem relacji jest Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.